Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony, bo to jest kolejny odcinek z Niemczyzny, który nie było dość dawno, a powrócił do nas zmęczony podróżą Wojciech. Dzień dobry. Wojtuś, opowiedz, jak było w Szwecji. Nie. Dlaczego? Bo nie. No i Tajemnica. Wojtuś tak się ucieszył, że aż łomatko bosko, prawie żeś przypieprzył w moją koszarkę. Nie. Jak nie? To są Nie. milimetry. To już Heniek? było wymierzone. Henryk, opowiedz o tym, co ty masz z tyłu. Ja? No, nie, kto, ksiądz proboszcz. Koszarkę. Dziwną. Słuchajcie, wypożyczyliśmy koszarkę Kvernelanda, model Tarub 4032, sterowana hydraulicznie ze środka. Wojtuś, obróć ją, proszę cię. Co? Obróć ją. Także boczna koszarka, ja latam oczywiście z Masejem, z Kvernelandem, wróć, z Kunem. A co wiąże się z tym, że zaczynamy się na kosy, słuchajcie. Tam widzicie, dwa zestawy czekają już na swoją robotę. No, dawaj, synek, dawaj. I ty, jaka ładna tekstura trawy! Gdzie mamy jechać za tobą? Za mną, no. Tak se ustaw, nie wiem, 17, 18. Ile? 17, 18. Wojtek, nie odpinałem przyrożnika, ja to wszystko widzę. No bo każe mi coś ustawiać, Jezu. No, prędkościomierz, ziomuś, prędkościomierz. Czy tym pomóc sobie? No, dawaj, dawaj. No i poszli konie po betonie. Nice. GG normalnie, GG. Ale ładna jest ta tekstura trawy, nie? Nie wiem, bo nie widzę. Jak przyrżnąłem. Co? Przyrżnąłem drzewo. Myślałem, że ja znowu coś. Nie, ty wiesz, jak możesz jechać? Żeby było ci wygodniej po tym skoszonym. Wójtuś, ogarniasz? Nie. Chcesz się zamienić? Nie. Okej. Tak mam jechać? No tak, żebyś jechał, bo tak będzie ci wygodniej. No, mi się tutaj... Tak Pokaż mi będzie lepiej. To, synek. Nie. Ty, ale ładnie ona idzie. Tak będzie lepiej. Jak ona śmiesznie podskakuje! Jak ona śmiesznie Nie podskakuje. wiem, ja wiem, że ona dziwnie jest, A to widzę, tą animację widzisz? Widziałem, śmieszno. Później się zamienimy. Nie. Patrzcie. A ja już tu jeść tam. Przyleciał z tej Szwecji i już od razu ty, już się rządzi. I coś tam Wojtuś załatwił w tej Szwecji. Nie powiem, tajemnica. No ja powiedziałem ludziom, że powiesz. To okłamałeś ludzi, widzisz? No ty kurde. Nie, a teraz całkiem mówicie poważnie. Co żeś tam... Nie mam sobie ten pomad na 18, jak jadę 15. 15 jedziesz? 15, więcej nie mogę. Kurde. Szczegół z tym, że ona ma zapotrzebowanie 110 koni, nie? Tego siarka. No ale może to nie chodzi o zapotrzebowanie, to może takie wymagania tylko po prostu. Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Wojtuś, ty tam negocjowałeś jakieś zakupy, czy co ty tam byłeś? Czy byłeś tam po prostu z panią burmistrz, bo jakoś dziwnie się pani burmistrz też urlop miała. No i co, żeś wynegocjował? No, na razie nic, trzeba czekać. No, patrz, tak. Walter mu się znowu zachciało drugiej. Tak. Bo mogę. Bo stać. Znaczy nie stać nas, ale stać. To jest jaką ja mam eskę, tak? To jest eska. Eska, no. To ja o tej mniejszej rozmawiałem. O ręce. A oni. Nie, te to jest ta największa, nie? Tak. Ty robisz taki pokosik, nie? Nie, ta jest te. To eska jest najmniejsza. MK jest najmniejsza, SK jest największa. Tak? To ja nie wiem. Tak, ja robię pokaz. Nie, nawet nie wiem, czy to się da zmienić. Nie da się. Bo ona ma tam takie łapy, znaczy takie jakby płozy, nie? I te płozy po prostu powodują to, że ona już ci w pokos ścina, nie? Znaczy to jest dobre, jakby za tobą jechała samozbierająca, nie? A moja rozrzuca już tak konkretnie. Na razie to jest, słuchajcie, taki sprzęt, można powiedzieć, na test, ale raczej my chyba nie będziemy kupowali. Prędzej bym kupił dwie kosiarki jeszcze. No, znaczy, mi się to podoba. Jedną boczną i czołową na pewno, nie? Mi się to podoba. Patrz, tego, no to... Ty robisz na przekór mi, nie? Tak. A jakbym powiedział, że mi się ona bardzo podoba? To nie, mi się nie podoba.
A jak powiedziałbym, że nie mam zdania? Jakbyś nie, nie ma zdania? No. To ja ją chcę. O Boże, jak przekupa. Ciekawe, ile balotów nam Wojtek z tego wyjdzie, bo my to wszystko prasujemy, nie? Aż się boję pomyśleć. Słuchajcie. I pewnie co? Walter Postura, nie? Walter Postura, tak. No, nasz ewentualny zakup, nie? Bo myślałem o o Landini, nie? Ale Landiniego nie może zamontować konsoli. No, no to mamy cię mieli, to przecież Walter będzie Postura, no to przecież możesz coś wziąć też, tak? Ale mówisz o tej swojej Walterze? Tak. Ale myślałem, że o tej nowej. Znaczy nie o tej nowej. No taki jest plan, nie? No, no to jak sobie wezmę nową Walterę, tak? Posturę. Zamiast wziąć Yondera, no to możesz sobie wziąć to też, nie musi być. Za do czwora, nie? No. Nie musi być przecież dwa pod stułem, nie? Być może. Dajcie znać, słuchajcie, w komentarzach, co byście widzieli. Widzieli. Jezus Maria. Jakieś zapotrzebowania. Dajcie znać, słuchajcie, w komentarzach, co byście widzieli chętnie za nasze te sprzęty. Ty, Wojtuś, ale ja cię żem wyprzedził. No to nie mówię, że ty jedziesz ten, zdjąłeś ograniczenie prędkości? No nie, no ja 15 godzin jadę, ziomuś. Tak, 15. No oczywiście. Mhm. Chyba 58. I 30. No. Ale chociaż ja widzę, gdzie robię, a nie widzę, a ty nie widzę, gdzie ty robisz. Albo widzisz, bo to taka magia świąt, nie? Bo ja swoje widzę, gdzie kończę, tak? W swoje paski. A to by się tekstura moja nie nakłada? Jak nakłada? Znaczy, w sensie nie widzisz mojego, tego, co ja zrobiłem? Znaczy, to jest takie, tak jak mówisz, zsypane, tak? To jest trudniej założyć niż taki, wiesz, pasek, nie? Ja rozumiem. Znaczy, no siłą rzeczy jest to trudniej, przepraszam za telefon. Siłą rzeczy jest to trudniej zauważyć, nie? Jak to śmiesznie wygląda. Nie jedziecie, ja to sprostuję. No właśnie jadę. O, bardzo dobrze, Wojtuś, bardzo dobrze. No jestem po prostu z ciebie dumny. Tylko wiesz co, ja się zaraz oducę. To jadę tutaj przy krawędzi, tak jak ja siłem, dobra? Ja sobie w drugą stronę pojadę. Okej. Dobra. Kosisz to? Czy wzdłuż swojego robisz? Nie, tutaj będę. Dobra, to ja to skończę i polecę za tobą. Już teraz mogę chociaż tak, nie? No właśnie o to chodziło, nie? A jak ona śmiesznie podskakuje, ty. Tak, trochę. No w sumie łąka jest mu równa przecież, nie? No. Pewnie, moi drodzy, będzie tak, że ta łąka nam posłuży 3 lata i ją założemy. I przerobimy na pole, a inne pole przerobimy na łąkę, nie? Nie. Nie chcesz? Nie. Dlaczego? Bo to jest fajne. Bo to jest fajne. O matko bosko. Poza tym nie wiem, czy da się zmienić, jak to już było oryginalnie. Nie, to jest po prostu nałożone posiane. To znaczy, to jest... Ja to orałem sobie na prywatnym sejwie, wiesz? Tak? Mhm. To nie jest tak, że ona jest jakby tą trawą nie niszczającą. To jest trawa, która jest po prostu pomalowana, nie? To znaczy w G... Ja jedę na wprost. Nie będę jechał do tego wzdłuż krawędzi, tylko ja to zrównam, okej? Okay? I tego, ten cypel tutaj, co będzie po prawej stronie, trzeba będzie skosić, nie? Myślałem, że już wjeżdżasz na mnie. No co ty? A chciałem! Szkoda byłoby mi Waltry. Myślałem, że kosiarki. Nie, Waltry. W sumie to nawet obciążnika. Wojtuś, nie rób mijaków. Nie robię. Się muszę po tobie poprawiać to. Po sobie musisz poprawiać. Ty robisz mijaki. Aj tam, co ty gadasz? Co ty jesz o mijakach, ziomek? Ty, dobra. Ja jeszcze tutaj... Aha, okej. Okay. Co? Mijemy się? Patrz, jakie calculated. Ja myślałem, że się stykniemy, że jest mniej miejsca. Ty sobie poradzisz z tym tutaj? Tak, chyba to. Dobra, to ja opędzolę to jeszcze ze dwa razy i wezmę się już za przetrząsanie, dobra? Mhm.
Słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że na tym odcinku zrobimy wszystko. Jak stać nie, nam jeszcze... Nie, mogę poprzetrząsać. Co? Ja mogę poprzetrząsać. No ja przyjadę za dwa razy, żeby trochę było na odcinku różnorodności. Tak, jest... ja mówię, że mogę poprzetrząsać jak coś. Okej. Okay. I słuchajcie... Przepraszam za psa. Jezu, czy ludzie nie potrafią zrozumieć, że pies, który drży mordy na klatce schodowej, też słychać ten głos jest w mieszkaniach? Boże, czy ty to widzisz? Dobra, wracając do tematu, to sytuacja wygląda w ten sposób, że ja to opędzlolę, przetrząsnę, później to Wojtek dokończy przetrząsnę, ja już będę zgrabiał. I być może będzie tak, że jeszcze się karnę ciągnikiem na gospodarstwo i sprowadzę prasę, zobaczymy ile na materiału wyjdzie i zacznie może to prasować, albo dajcie znać też w komentarze, czy w sumie to nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli nie starczy nam czasu, no to sprasujemy albo na oddzielnym odcinku, albo już poza odcinkiem, nie? No zobaczymy, nie Wojtuś? Dobra. To jeszcze tak. Bo tam już gdzieś... Nie dało mi jaków tym nie robić. No do tego dostaniesz później, wiesz, masaja są dużą... Ja nie widzę jak to dokładnie to idzie. No spoko. Staraj się, to najwyżej później się dokasza. A tam zostanie jedno źdźbło, to już tam, no, bez przesady, nie? No bez przesady. Dobra, słuchajcie, ja zrobię jeszcze jedno kółko i polecimy sobie, słuchajcie... do John Deere już przetrząsać i będziemy sobie to już ogarniali, dlatego że trzeba... Jezus! Wiedziałem, że coś zrobi nie tak. Chyba nie będziemy tego, Wojtek, wiesz co, prasować już na tym odcinku. Bo musimy to później zwieść. Bo my nie będziemy tego owijali, bo po co, nie? Także słuchajcie, taka spokojna akcja, trochę tych sianokosów u mnie na kanale jest, bo i na prywacie się teraz sianokosy kotwa nie pokryły. Zaraz. No tak wyszło, natomiast tutaj zupełnie inny charakter, są sprzęty dużo większe, dużo lepsze, dużo młodsze przede wszystkim, dużo nowocześniejsze, bo się na prywacie ma takie trochę starsze sprzęty, ale na szczęście, słuchajcie, dajemy sobie jakoś radę. I tu widzicie już tak gdzieś, no można by powiedzieć, połowa łąki, może trochę więcej niż połowa nawet. Łąki jest wykoszona, więc spoko. To do tego mijaka poprawię. Wojtek się na mnie krzyczy. Dobra. Teraz tutaj. Elegancko, słuchajcie, elegancko. Wojtuś chyba ma przerwę na kawkę. Na kawkę. Dobra, nawińmy. I elegancko, słuchajcie, lecimy z tematem. Bardzo prosto i bardzo daleko. Dobra, dojdziemy teraz do końca. Ja postawię gdzieś z boku masę Fercusona i już będziemy sobie spokojnie i powoli robili to, co się nazywa przetrząsanie. No bo kurde, trzeba to skończyć, nie? Trzeba to zrobić, a później do czwarem już polecimy sobie, słuchajcie. Polecimy sobie już z grabianiem, a Wojtek będzie przetrząsał. O. Nice. Tu polecimy tak. Tu jeszcze te mijaki wykosimy, słuchajcie, postawimy gdzieś tam sobie obok tego maseja. I będziemy sobie lecieli już z John Deere'em i przetrząsali. Dobra. To jeszcze tak. Dobra, złóżmy, żeby miejsca nie zawalać. O. Dobra. John Deere. Dobra, wejdźmy. Odpalony.
Na wsteku, słuchajcie, rozłóżmy to od razu. Naszą przetrząsarkę Kvernelanda. Kulna, przepraszam, co ja gadam. No, okej, okay, za wcześnie. To jest... ośmiogwiazdówka, tak? Dobrze. No i go! No ma tak 17, myślę, będzie optymalnie. Jaka fajna teksturka! Naprawdę fajna. Masakra. Słuchajcie. Masakra! Dobra, lecimy na bogatości. Ale kurde, to ja to moment sprzetrząsnę. Z takim sprzętem, czekajcie, sobie otworzę. Jest to. Dziękuję. Żeby wszystko tu widzieć. Że zwolnię trochę, żeby też dobrze to przewracać. No bo padało. I gdzieś tam tu powinno mieć ręce i nogi. Dobrze. Elegancko. Elegancko, słuchajcie. Lecimy sobie na bogatości i na pewności i na pełności. I słuchajcie, moi mili. No już tutaj będziemy mieli pierwszy przejazd zrobiony. Mamy umowę z Kunem, znaczy z Kunem. De facto z dealerem Kuna, żeby troszeczkę te ceny były niższe, więc teraz sporo sprzętu. A ten się opierdala, nie? Ja tutaj ciężko haruję, a ten nic nie robi. Jedź tam. Jeszcze jest w wakacyjnym nastroju. Troszeczkę te ceny, żeby były tego Kuna niższe, no ale słuchajcie, dajemy radę. Jak powiedziałem, paszowozu nie potrzebujemy, mamy sprzęt Silo Kinga. Na gospodarce jest taki stacjonarny. Sprzęt Kuna nam odpowiada i pod wymaganiami jakby tutaj mocowymi, sprzętowymi, jakościowymi jest to całkiem spoko, więc nice. I zastanawiałem się nad zakupem siewników i myślimy nad dwoma siewnikami 3-metrowymi. Ja tak przynajmniej myślę, to byłoby całkiem srogie. Teraz mielibyśmy 6 metrów, albo jedną szóstką, jedną trójką, to wtedy mielibyśmy 9 metrów, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Tutaj teraz tak. Gdzieś ten Wojtek, on tam się opierdala cały czas. On mnie słyszy, czy on mnie nie słyszy? Ach, ten Wojtuś, nasz Wojtuś. Co ja z niego mam? Znaczy, pożytek jest, jaki tak. Jako taki. Nie no, żartuję, że jestem. To będzie drama na YouTube. Okej, dokej. Teraz w tą mańkę. I tutaj teraz w tą stronę. Dobra. Słuchajcie. Dużo kółek jest i to też jest spoko, dlatego że to daje nam dużo możliwości jakby... Inaczej rozchodzi się chyba ciężar tego całego sprzętu. Ja się zastanawiam, czy my nie popełniliśmy jakiegoś błędu, jeśli chodzi o tą trawę, bo jakoś tak mało tego jest, ale... Może mi się wydaje, że tak teksturka wygląda. No ale cóż. No Janusz. Jakby na to nie patrzył. Okej. Okay. Moi drodzy. Natomiast widzicie, no nasz najsłabszy sprzęcik leci sobie i daje radę z tym przetrząsarką, więc to naprawdę on jest wystarczający na takie właśnie potrzeby. No a wiecie, no jak to bywa, pewnie jakąś ładowarkę będziemy zmuszeni kupić, bo obornik trzeba zutylizować, to jest raz, trzeba zutylizować też jeszcze kompost, zastanawialiśmy tym sadem, cały czas. I słuchajcie, tak by to miało się wyglądać. Dobra, zrobimy drugie okrążenie, a ja chyba jednak jeszcze pokoszę, bo widzę, że tutaj Wojtek ma chyba jakąś większą przerwę techniczną. Coś się chyba z Waltrą musiało zrąbać. Bo tam widzę, że siedzi na telefonie i ostro dzwoni chyba do serwisu, bo się zdenerwował chłopak. Konkretnie. Ja w ogóle swoją drogą, ja jestem strasznie ciekaw, ile to ma 7 metra. O Boż.
To dlatego tak to szybko idzie. No to wiele wyjaśnia. Prawie 9 metrów to człowieku. To się rzeczy dojdzie w chwilę, moment. Ale gdzieś jak dzwoni? Ale kosiarki nie wyłączył. Aj, Wojtuś, Wojtuś. Dobra. Jest moc w tłokach, słuchajcie, jest moc. Go for out. Takie tam. Czyli co chcesz mi powiedzieć, to jest 18 metrów już zrobionych? Może nie spełnia 18 metrów. Będzie 8, 16. No, 17 coś. Dobra, nawińmy się w tą manieczkę. Nice. No i proszę, jak już przetrząśnięty ładny kawałek pola. I mnie to się podoba się. O. Tylko sobie zawinię, zamówne to, bo już mnie tu trochę wieje. O, proszę, pięknie. Praca w re. Dobra, moi drodzy. Jednak zmiana planów nastąpi, ponieważ ja tutaj się nawinę w tą stronę. O, jeszcze to przytrząsnę. A słuchajcie, ja polecę, tam zostawię John Deere'a, polecę jednak do Maseja i jeszcze to pokoszę, bo później będzie miał Wojtek coś do roboty, bo mi się już powoli praca kończy. A on będzie, kiedy ja to skoszę, to on będzie tu mógł spokojnie sobie już przytrząsać, a ja natomiast będę sobie już zgrabiał. Także lećmy jednak, zredefiniujemy nasze zamiary. No tak niestety czasem jest. Dobra, rozkłada się. Okej. No już widzę, poszła. Poszła robota na tłoki. Dobra, przejdźmy tak po przekątnej. Rozumiem, ile on pójdzie. 21. Całkiem fajnie. Nice. Nice, nice, nice. Dobra. Dobra robota. I cały czas mi się to podoba, bo lecimy, słuchajcie, tutaj już do przodu. Cały czas progresujemy z tą pracami, tak? To jest najważniejsze. Żebyśmy nie stali w miejscu i rozwijali swoje gospodarstwo. Dobra, reakcja fizyczna natychmiastowa. Czyli hydraulika jest w porządku. Tam pneumatyka. Jeden pies. W sumie tak jak patrzę. Okej. Dobra. Okej, moi drodzy. Jakoś to sobie idzie pomalutku, powolutku i tak dalej. Natomiast ja mówię, że trzeba sobie z tym radzić. Tu zrobimy już taką pewną przesiekę. Dobra. No już zbliżam się, słuchajcie, nieuniknionie do żniw, bo jeszcze tylko jedna warstwa nawozów. Musimy wszystko spryskać i nawieść i już będziemy, słuchajcie, czekiwali żniw. Do tego czasu pewnie zaczniemy już coś pomyślimy może z tym sadem tutaj, bo mamy kompostów luj. No może w końcu dogadamy się z Wojtkiem to do zakupu jakiejś manity, czy ładowarki w sensie. Może coś się uda nam uzyskać wtedy. Jakiś sprzęcior, bo stoi na gospodarce wypożyczony cały czas i mamy jeszcze do sprzedaży palety z wiórami. Może trochę wiór porobimy, bo trochę hajsu też by się przydało, nie powiem, że nie. Może sprzedamy ten kompas w końcu. Też by się hajsidło przydało. Ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Słuchajcie. O, widzicie, jak się pięknie nawinąłem. Co jednak masaj, to masaj. Coś mogę sobie jeszcze otworzyć. Nie mogę, dobra. Dajemy radę.
Jest dobrze, słuchajcie, już powoli kończymy ten cypelek. Później tutaj drugi, ja już sobie będę wtedy w spokoju ogarniał to. Tylko tamto Wojtek musi skończyć, już będzie mógł tutaj sobie przetrząsać. W spokoju i ja myślę, że tak się przytniemy jeszcze, żeby było jeszcze szybciej. Dobra. Też musimy się zająć wywozem mleka, albo zrobieniem tego sera, or masła, to tam z Wojtkiem się dogadamy. No i w pierwszym sezonie, słuchajcie, zaczniemy robić pewnie już buraki, bo wysłodki czekają dla krów. Trzeba porobić te wysłodki przede wszystkim. Także fajnie, także walczymy z tym tematem za żarcie. Moi drodzy, dobra. I teraz tutaj. Mnie cały czas, słuchajcie, jeszcze problemy żołądkowe nie obeszły, nie minęły. Żołądek jakby stwierdził, pokazując mi środkowy palec, że no, Jaruś, no. To takie 2 na 10 bym powiedział te twoje żołądki, nie? Takie 2 na 10, mocne 2 na 10. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Ja jestem ciekaw, co on tam załatwia, nie? Dobra. Ścięte ten. Jeszcze tutaj. Proszę, to moment idzie, nie? Z taką kosiarką to tą chwilę, moment, słuchajcie, jest po robocie. Co ja tam będę? Pierdupcu. Dobra. Teraz tak, tutaj pyk, 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 rymcym cym, poszedł w dym. Okej. Okay. Teraz tu musimy to wyciąć. Dobra. Tutaj jeszcze stanie nam jak tak liczę z 5 przejazdów w sumie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Będzie Gucci. Dobra, ja się to jeszcze przez to przetnę. Jakoś tak. O, tutaj. I nice. No, no i perfetto, moja mamija, perfetto. Czy sumie to po niemiecku byłoby perfetto. Or shit. Okej, moi drodzy, ja myślę, że w tym miejscu je tutaj zakończę, dlatego że poczekamy, aż Wojtek wróci i będziemy się widzieli, kiedy nasz Wojtuś już się pojawi i skończy rozmawiać przez ten pieprzony telefon z serwisem, więc widzimy się za chwilę. Jesteśmy po malutkim cięciu. Wojtek w końcu doszedł do porozumienia z serwisem, nie? Tak. Rozmawiasz po szwedzku. To pozdrawiam Wojtka ze skilla. Dobra, skończyliśmy to ciąć. Ja się biorę, słuchajcie, za zgrabianie, a Wojtek tam sobie już pomyka. Wiesz, że ta zgrabiarka swoją drogą ma 9 metrów prawie? Dobrze. Dobra, ja tutaj jakoś tak biorę się za to. Myślę, że tak w rozsądny sposób to będzie. Ty wiesz, że ten Deutschfahrt ledwo sobie daje radę z tym? Tak. Znaczy, idzie 17, ale to trochę za dużo, myślę, tak 14 to jest optimum. Żeby to dobrze, wiesz, pozgrabiał, nie? Żeby tam mijaków nie było i tego wszystkiego. Natomiast, no, może nie tyle, co ma co robić, tylko no, masz czym robić, nie? No i wiesz, to jednak jest, kurde, dwie gwiazdy, nie? To jest kawał sprzętu, jakby na to nie patrzeć. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że w tym odcinku my sobie to wszystko już zgrabimy. Mówię, tak jak skończysz. Ja wtedy wzwodzę. To idź posprzątać stodołę. Tam nic posprzątaj. Nie rozkazujesz. Poproszę cię, abyś posprzątał stodołę. Tam nie ma co sprzątać. Już wszystko posprzątane, mówisz. Tak. Uwam się. Z Maśkiem, a jak z Maśkiem, to pokradli wszystko.
Kurwibąki niemyte. We dwóch. Także słuchajcie, no Wojtek doszedł do porozumienia z serwisem. Co tam się jakiś error w walcze? Tak. Serwis. Czołówka się przypali. Już, patrz ta. Patrz taka technologia. Żarówka się przepala, a już ciągnik nie chce dalej jechać. Ty, jak ty zapierdalasz za przeproszeniem? Co? Jak ty zapierdzielasz? Daję ci się. Ile jedziesz? Nie wiem. Nie wiem. Nie działa prędkościomierz. Nie działa prędkościomierz. A później wystawimy na jakimś Oelixie albo innym Amazonie. Nowka sztuka nieśmigana, Niemiec jeździł tylko do kościoła tym ciągnikiem. Tak. Niepalone, wszystko sprawne. A swoją drogą, nie wiem czy widzieliście, moi drodzy, takiego myka w internecie, jak się w samochodach używanych tacy handlarze z taką wątpliwą reputacją zaklejają tryb awaryjny silnika. Widziałeś? Nie. Naklejają plaster i malują ten plaster na czarno. Takim grubo, dwie warstwy markera, żeby ten pomarańczowy od tej kontrolki, słuchajcie, nie przebijał, nie? No, plaster to ja widziałem w busach nawet, nie? No, ja sam takie coś widziałem na własne oczy. Po prostu jechałem kiedyś busem. Jechałem w busach, jak byłem w liceum do domu. No i patrzę na... No bo akurat siedziałem obok kierowcy. Ale zawsze gdzieś tam lubiłem siedzieć obok tych kierowców, bo lubiłem z nimi gadać, nie? Mhm. Oni mnie wszyscy tam znali. Nie, to nie było, jak dojeżdżałem już na studia, sorry, źle wam powiedziałem. Jak dojeżdżałem na studia. A że wiesz, jeździłem codziennie, no to mnie wszyscy znali, nie? I sobie z nimi gadałem. Ja kiedyś patrzę, mówię do takiego kierowcy, mówię, panie Marku, a czemu pan ma tutaj tą książeczkę tutaj przy tych? Tam jakąś książkę miał, czy jakąś kartkę, już nie pamiętam. Nie? On podniósł to tak ukradkiem, jak stać na świadach, a ja tam patrzę, kurwa, dyskoteka. Wszystko, co mogło, to się paliło, człowieku. Wszystko, autentycznie wszystko. Ja się go pytam, czy to jest taki stan? Nie wiem. Był na serwisie, w sensie, bo to był nowy samochód, znaczy nowy. To miał 300 tysięcy przebiegu, ale jak na bus osobowy to jest mało, nie? No u nas mają chyba najwięcej, około miliona już. No to można, jeśli mówisz o busie, który wozi ludzi i ma około miliona przebiegu, to on już jest przechodzony trochę, nie? Mhm. Ale tam 300 tysięcy to są praktycznie nowe samochody. No bo tak jak liczyłem, 200 tysięcy to jest pół roku pracy. Zależy gdzie. Zależy na jakich trasach, zgadza się. Ale na tych trasach, na których ja jeździłem, nie? To jest tam pół roku pracy, nie? No to powiedzmy samochód miał 3 lata. Gdzieś tam, może trochę więcej, nie? I on mówi, że on nie ma pojęcia, czym to jest spowodowane, dlatego, że był na serwisie Mercedesa, bo to był Sprinter i wszystko przed serwisem było w porządku. No pojechali na serwis wymienić klocki, płyny, no taki typowy serwis, tak? To co musisz robić, bo jest na okresie tym gwarancyjnym, tak? I terminy się zbliżały i później dostał ten samochód i taki dyskoteki. Wiesz, klocki to też, ostatnio widziałem, że właśnie też są ten... kontrolki, nie? No może błędów wiesz, jak wymontowywali kontrolki, komputer stwierdził, że wiesz, że nie, może uruchamia jej silnik po coś. Albo po prostu nie te klocki. Albo nie te klocki, już komputer dostaje pierdzielca, nie? Nie wiem, trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, no bo wiesz, no nie mój problem to był, ale uwierzyliśmy się tylko, no wszystkie autentycznie, słuchajcie, wszystkie możliwe kontrolki, jakie się dało zapalić w samochodzie i się palą w samochodzie, tam się palił od spryskiwaczy, od klocków, od hamulca ręcznego, tryb awaryjny, co tam jeszcze jest, świece żarowe, od tacho, bo była podpięte tacho, do kontroli, awaria tachografu jest, no bo to przecież na busach, jak autobusy, no to one muszą mieć tacho, czy coś takiego jak tacho. Co tam jest jeszcze, Wojtek? Ty. Od silnika jakaś tam, od turbiny na pewno? No. Od niskiego poziomu oleju, od chyba nie takiej lepkości oleju. No mówię wam, chyba z 15 czy 16, no i oczywiście od kierunkowskazów się paliły, też nie wiadomo po co. Jak jechał, w sensie nie migały, tylko paliły się cały czas, jednostajne światło. Po prostu było. Być może, ale ja pytałem się go, czy wszystko jest sprawne, mówi ty, hamować hamuje, moc ma, no bo jakby turbina padła, no to nie ma mocy, tak? Aha. Jeździłem samochodem bez turbiny busem i wiem co to znaczy. Nie mhm. idzie, autentycznie nie idzie. Myślałem, że to nie ma znaczenia, ale nie idzie ten samochód kompletnie. Nawet osobówka jechałem, miałem okazję jechać. Bez turbiny? Znaczy z uszkodzoną? Uszkodzoną. Też Mercedesem. Tylko, że A-klasy, nie? Mhm.
to tak do 2-3 tysięcy PET, a później już. No bo do tego momentu, wiesz, kręci ci normalnie silnik, później już się turbinek by załącza, nie? Później już podaka. Podaka, tak. Znaczy on, wiesz, szedł, tylko strasznie tak mułowato, nie? Więc masakra. Jeszcze paliłeś oczywiście od świateł wszystkich możliwych, więc mówię wam z zabawy, bo ażeby, wiesz, ludzi nie straszyć i nie denerwować, no to on to po prostu zakrył, nie? No bo jakby, jak ty byś zobaczył taką dyskotekę, to już do tego busu nie wsiadł, nie? Miałem laga. Ladża miałeś? Nie. Słuchaj, Wojtek, jak ty byś zobaczył taką dyskotekę, to już byś miał wątpliwości, czy ten samochód jest aby bezpieczny, nie? Nie, mówię ci, że busy to widzę. Natomiast wiesz, no ludzie różnie reagują i on chciał po prostu gdzieś uniknąć konsekwencji. No bo ludzie mogą, wiesz, różnie robią, nie? Samochód był w 100% sprawny, no bo światła się paliły, wszystko się paliło. No ale nie wiem, jak to się sytuacja później skończyła, bo ja tego busa już nie widziałem. Może jakieś zwalcie, wiesz. Może, a może serwis, wiesz, coś źle zrobił, może jakiś, wiesz, był serwisem, który się uczy. Chyba jakieś zwalcie wystarczyło, wiesz. Może gdzieś... Gdzieś mogłabym przed woda polecieć, nie? No. No po prostu tak sobie komputer stwierdził, że strzeli se focha, nie? Czemu się strzeli focha? Bo może. Proszę. Aż dziękuję ci, Wojtku. Dobra, moi drodzy, ja dojadę tutaj do końca i będziemy kończyli ten odcinek. My sobie to już zgrabimy poza nagrywaniem. Myślę. I chyba, Wojtek, co, będziemy to od razu prasować? Czy nagrywać będziemy prasowani? Chyba od razu sprasujemy, co? Nie wiem, jak chcesz. Mi się wydaje, że ten dopiero zrobimy z samego zważenia, bo do zważenia też będzie zabawy. Tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, i my patrząc na Wojtka, który siedzi i się przeciąga w ciągniku, kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapką w górę, skomentować, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, ten czerwony przycisk tam na dole, tam pod filmem, nie? Pod opisem, tam trzeba kliknąć. Jak ktoś chce pobrać mapę, oczywiście link do mapy aktualnej, bo nie zaktualizowałem linku, będzie w opisie. Wpadajcie na grupę i na fanpage i trzymajcie się, moi drodzy, na razie. I na TeamSpeaka, rzecz jasna, zapomniałem. I trzymajcie się, moi drodzy, widzimy się w kolejnych produkcjach, na razie, hej, cześć, po!